Witam was w super mega openingu, na który już tak długo czekałam. Snorlax GX Box kosztował mnie dużo. 90 zł. Jak go zobaczyłam, słuchajcie, na jakimś właśnie openingu YouTube'owym, to mi się strasznie spodobał, bo no wiecie, no to jest w końcu Snorlax, nie? I jak widzicie, są tutaj dwie karty. Takiego normalnego rozmiaru, no i jest jedna właśnie taka bycza karta Snorlaxa. Jeszcze zobaczmy, co tu jest z tyłu. Tutaj jest opis dokładnie, co się znajduje w tej paczce. A, jeszcze jakiś opis właśnie Snorlaxa GX. Kolejna sprawa, już uprzedzę wasze pytania, bo bardzo dużo pytań zadajecie. Aga, gdzie kupujesz te karty, gdzie kupujesz te boksy i tak dalej. Słuchajcie, no kupuje się te rzeczy w internecie, nie ma chyba innej możliwości, żeby tak stacjonarnie kupować, no może jeżeli mieszkacie w Warszawie albo w jakichś normalnych sklepach typu Empik, takich kart nie ma. Ja aktualnie swojego sklepu ulubionego nie mam jeszcze. Po prostu wystarczy, słuchajcie, wpisać w Google sklep karty Pokémon i pokażę wam się kilka właśnie sklepów internetowych i patrzcie po prostu na ceny, bo ceny są bardzo różne i czasami na przykład w jednym są taniej boostery, w innym są taniej takie boksy, w innym jest na przykład tania przesyłka, więc po prostu sprawdzajcie to i jak wam pasuje. Najlepiej w ogóle z odbiorem osobistym, nie? Jest odbierać takie paczki, bo wtedy nie musicie właśnie płacić tam jakieś 10 czy 15 zł za przesyłkę. No nic, słuchajcie, zabieramy się za odpakowywanie. Jakby się tu za to zabrać. Dobrze, taki wielki ten boks, że ja tu się ledwo mieszczę już z tą kamerą, z tym wszystkim. Adrian tu jeszcze obok mnie siedzi, bo też chcę zobaczyć. Jak to otworzyć, Adrian? Dobra, ściągamy. Co za moc! Amfetamina! Snorlax! Czekaj, że ty jesteś tak dodatkowo zabezpieczony. Już się oplułam, słuchaj. O kurde, oh my god, wszystko już mu wypada. Chodź tu, Snorlaxie. O, dobra. To tam wypadł. Mam nadzieję, że psa żadnego nie walnęłam. I okej. Okay. No dobra, moi drodzy, co my tutaj mamy? Więc tak, są boosterki, widzę, że dwa z Evolutions, tak, i dwa jeszcze takie, ale dobra, boosterkami zajmiemy się później. No i mamy tutaj, słuchajcie, pierwszą kartę Snorlaxa. Słuchajcie, z tego co wiem, ta karta właśnie Snorlaxa jest charakteryzowana, w sensie to jest jakby reprint, tak, czyli przedruk. Tak jak Snorlax wyglądał po prostu w tych pierwszych kartach pokemonowych, w pierwszej właśnie edycjach tych kart. Więc tutaj mamy takiego reprinta, więc ten, wiecie, taki mega, mega super retro Snorlax to jest. I bardzo mi się podoba. Fajnie ta grafika wygląda, jest jeszcze dodatkowo holo. No ładny jest, nie? Tutaj już mamy Snorlaxa GX. Co on ma tutaj za ataki? 210, ale aż 5 potrzebuje, kurczę. No i co, tak wygląda właśnie. Też mamy holo, cały też bardzo fajnie. Chociaż chyba powiem wam, że mi się tam ta karta pierwsza bardziej podobała. Taka była inna. I tutaj, słuchajcie, o matko. No i tutaj mamy, słuchajcie, naszą dużą kartę Snorlaxa. Ona jest taka sama jak ta mała, tylko po prostu jest w takim gigantycznym rozmiarze. Widzicie, aż mi się ledwo w kadr mieści. I moim zdaniem te karty są bardzo fajne. Ej, piesek, nie drap tam. I moim zdaniem... Esta! I moim zdaniem właśnie te karty są bardzo fajne, bo można sobie, nie wiem, powiesić na ścianie, w sensie w ramkę oprawić. Nadszedł teraz chyba najważniejszy moment. Otwieranie boosterków. Każdy to lubi. Ja lubię, Adrian lubi, wy lubicie. Wszyscy lubią. Z tego co się orientuję, to właśnie w tych Evolutions boosterach znajdują się karty, które właśnie są też obrazki jakby na nich charakteryzowane właśnie na Pokémony z tych pierwszych edycji. Takie właśnie, wiecie, powrót, retro i tak dalej do przeszłości. Więc może je sobie zostawimy na koniec i otworzymy na start te. Dobra, to może jedziemy z tą. Okay. Ja już powiem wam, że się boję, że moje szczęście już po prostu zostało wykorzystane na maksa i już drugi raz już tak fajnie nie będzie. Dobra.
kodzik odkładam. Kodzików Wam, słuchajcie, nie pokazuję ze względu na to, że sama je wykorzystuję w grze, bo nawet trochę tam pograłam. I jedziemy. Co tu mamy? Jakiegoś ptaka. Jakiś ptak jest. Dobra, tutaj mamy jakąś żabę. Uwaga, uwaga. Słubat jest. Ha, zobaczcie, jaką ma ładną. Ładnie wygląda. Te nóżki ma. Taki ala, wiecie, walentynkowy chyba. Piplap. Magnemite. I tu zobaczcie, dzieci się cieszą. Nie wiem, z czego się cieszą. O matko, słuchajcie, myślałam, że to tutaj. To jest swastyka. Też to, Adrian, zauważyłeś, czy nie? Jest to śruba. Ale ja patrzę na ekran na aparatu i to takie małe jest. Myślałam, że to jest swastyka. Dzieci się cieszą, bo są nazi. O matko boska. Dobra. Neubad. Ralc. Skido. Gastly. Adrian. Twój ulubiony Pokémon chyba, nie? Czy nie? No Ganger. Gangera wolisz? I uwaga, uwaga, ostatnia karta! Nie mogło być tak dobrze, żeby od razu coś było. Tak, to jest zwykła. Ani nie holo, po prostu zwykły. Zwykła karta rare. No ale dobra. To dopiero jeden booster, więc spokojnie. Lecimy teraz tym. Raz, dwa, trzy. Na początek. I jedziemy. Jest Energy Reset. Serwine. Szauna? Co to jest? Szauna to włosy. Szauna to taki szampon chyba jest to włos. Sniwi? Sniwi? Nie wiem, powiem wam, wiecie, to tutaj są w ogóle Pokémony z... Nie wiem, z której są tutaj generacji w tej paczce były. Możecie napisać w komentarzach, jak wiecie, jak się orientujecie. Dlatego tak tych nazw Pokémonów w ogóle się nie orientuje. Snobul. O, o, jaki fajny. Jaki fajny siedzi pod stołem. A, bo on zbił tutaj, zobaczcie, dzbanek. I go ktoś dorwał. I go chce teraz dorwać od tylca. Śrubę mu wkręci. Śrubę mu chce wkręcić. Dalej. Binacle. Dobrze. Miau. Kici, kici. Jigglypuff. Bandspoon. What the fuck? Czemu mam łyżkę, Adrian Holo? Znaczy, reverse holo. Jeszcze jakaś połamana jest zakręcona. Ja tak boczek kręcę na patelni. I uwaga, uwaga! Carving. No nie, słuchajcie, czyżby mnie szczęście opuściło? Czyżby mnie szczęście opuściło? Nie, to nie może tak się dziać. Okej, zostały ostatnie dwa boosterki. Ja myślę, że z Raichu zostawimy na koniec. Bo nie wiem, lubię Pikachu, więc... Więc może po prostu w tym... Ten mi może przyniesie szczęście. Więc jedziemy z tym ziomeczkiem. Co to będzie? Co to będzie? Tu już widzę z Drowsy, okej. Okay. Kodzik to dla mnie. Raz, dwa, trzy. Tutaj już widzicie po trzy karty się robi. Dobra. Mamy Switcha. Czekajcie, żebym dobrze złapał. Żeby nam nie powypadały te karty. Mamy Switcha. Koffinga. O, Adrian, ty lubisz Koffinga, nie? Koffing! Revive, Drowsy, Magikarp, Electabuzz, Rattata, w ogóle jakie z pierwszej generacji, zobaczcie właśnie same Pokémony. Growlite, Sandshrew, tak? Sandshrew, nie wiem. Sandshrew, no. Nigdy nie wiem, jak to czytać, strasznie ciężko. I uwaga, uwaga, uwaga! Zwykły. No nie! Czyżby to był... Czyżby moje szczęście już po prostu poległo na amen? To jest ostatni booster. Słuchajcie, ja oglądałam, jak ludzie otwierali te openingi właśnie tych paczek i mieli praktycznie w trzech paczkach jakieś rzadkie karty, a ja nie mam ani jednej. Ja myślę, że ja wyczerpałam już swoje szczęście. Jak tutaj nic nie będzie, to uważam... To nie kupię nigdy już takich zestawów. Poddaję się. Naprawdę, oglądam... Same właśnie takie odcinki, jak otwierali te Store Relaxy, wszyscy coś mieli. A ja to co? Co z tego, że ostatnio trafiłam dużo? To się nie liczy. Ja chcę więcej. Dobra, mamy kolejnego Koffinga. Machoka. Energię. Ponita. Pikachu! Pikachu mamy! O! Wygląda jakby się najadł za dużo. No, wygląda jakby to był taki otyły Pikachu. No.
albo ze wzdęciami. Poliwak, Caterpie, Digle. Boże, ten Digle wygląda jak parówka. Gorzej. Electabuzz, Reverse Holo i uwaga, uwaga, uwaga! Chociaż coś! Ale czemu mi żart? Nie śmiej się, chodź! Przerobisz go na cukierki. A nie, nie przerobię go na cukierki! No jest okej, okay. Pidgeot EX. To zawsze, słuchajcie, rzadka karta, nie? Chociaż jedna, Boże! Już myślałam, że naprawdę niczego nie trafię. Już chciałam płakać tutaj w duchu. No nic, chociaż coś. Adrian, nie śmiej się z niego. On też chce być kochany. On też chce być w policji. On leci do doktora, nie? Na zaplecze, do kartonu. Nie, zostawię go. To będzie mój dobry Pokémon. Jego wyszkolę, żeby był dobry. Wyszkolę go, że daj więcej cukierku. Wychodzimy na to, że mamy takie trzy karty. Uważam, że mogło być lepiej, bo naprawdę jak oglądałam openingi tych właśnie zestawów, to ludzie trafiali po trzy, czy przynajmniej po dwie po prostu jakieś karty właśnie EX-y. No ale dobra, mamy chociaż jedną, nie jest tak źle. Mam pełno nowych kart, które będę sobie układała w moich folijkach. Bardzo lubię układać w folijkach. Pamiętajcie o łapkach w górę, bo bardzo mi się tutaj liczą łapki w górę, żeby dużo osób oglądało moje filmy, bo widzicie, dużo wydaje na te rzeczy. Chcę, żeby... No, nieważne. Nie wiem, co mówię. No i też oczywiście zostawiajcie subskrypcję, tak? Bo jak widzicie, wkręciłam się w Pokémony masakrastycznie, więc takie openingi będą teraz dosyć często. I do zobaczenia w kolejnym odcinku!